Udar mózgu będący jedną z głównych przyczyn zgonów oraz niepełnosprawności na całym świecie, może uderzyć nagle, ale nie zawsze bez ostrzeżenia. Wiedza na temat wczesnych oznak, które mogą pojawić się na kilka dni, a nawet kilka tygodni przed rzeczywistym udarem, jest kluczowa dla zapobiegania jego tragicznym skutkom. W tym filmie skupią się więc na rozpoznawaniu tych niekiedy subtelnych, ale potencjalnie ratujących życie sygnałów. Zanim przejdę do omówienia objawów, które mogą świadczyć o zbliżającym się udarze mózgu, to najpierw chciałbym wyjaśnić, w jaki sposób w ogóle dochodzi do jego pojawienia się. Otóż należy wiedzieć, że udar mózgu to nic innego jak obumarcie części tego organu w wyniku zablokowania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Taka sytuacja może mieć miejsce na skutek dwóch podstawowych mechanizmów działania i z tego też względu wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje udaru mózgu. Pierwszy typ to udar niedokrwienny, który występuje najczęściej. W około 80% przypadków udarów mózgu mamy do czynienia właśnie z udarem niedokrwiennym. Do jego powstania dochodzi wtedy, gdy tętnica zaopatrująca część mózgu w krew ulegnie częściowemu lub całkowitemu zablokowaniu, co sprawia, że komórki mózgowe nie otrzymują potrzebnych ilości krwi, a wraz z nią tlenu i składników odżywczych. Jeśli chodzi o mechanizm powstawania, to istnieją dwie główne przyczyny udaru niedokrwiennego. Pierwsza to rozwój blaszki miażdżycowej w jednej z tętnic doprowadzających krew do mózgu, która to zwęża światło naczynia krwionośnego. W efekcie powstaje zakrzep krwi uniemożliwiający dalszy jej przepływ. Druga zaś przyczyna udaru niedokrwiennego jest związana z powstawaniem skrzepu krwi w miejscu innym niż mózg. Przy czym zwykle jest to serce, a rzadziej kończyny dolne. W tym przypadku do zatoru mózgowego dochodzi wtedy, gdy taki skrzep przemieszcza się w krwiobiegu do tętnicy mózgowej, którą zatyka i blokuje przepływ krwi. Drugi typ udaru to z kolei udar krwotoczny, który obejmuje około 20% wszystkich przypadków. Do jego pojawienia się dochodzi na skutek pęknięcia tętnicy mózgowej, czego efektem jest krwawienie. Te sytuacje potocznie określamy mianem wylewu. Konsekwencją tego jest to, że krew nie dociera w wystarczających ilościach do danego obszaru mózgu, zaopatrywanego przez taką pękniętą tętnicę. Co więcej, na skutek wylewu dochodzi do uszkodzenia tkanki nerwowej i wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co upośledza funkcjonowanie całego mózgu. W efekcie udary krwotoczne mają zwykle o wiele bardziej cięższy przebieg i o wiele częściej kończą się znaczną niepełnosprawnością lub śmiercią. Skoro już wiedzą Państwo, czym dokładnie jest udar mózgu, to przejdźmy teraz do sygnałów ostrzegawczych, które mogą pojawić się na kilka dni przed jego wystąpieniem. Przy czym, tak jak częściowo już wspomniałem, trzeba mieć świadomość, że udar mózgu dość często pojawia się również bez ostrzeżenia. Na potrzeby opracowania niniejszego programu dotarłem do wyników badania z 2020 roku, które udowodniły, że zwiastunem udaru mózgu może być silny lub nietypowy ból głowy. Autorzy wspomnianej pracy wykazali, że spośród 550 przebadanych pacjentów z udarem mózgu 81 z nich zgłaszało właśnie ból głowy na 7 dni przed wystąpieniem udaru. Eksperci wskazali, że zwykle były to bóle o zmiennej charakterystyce. Z upływem czasu stawały się coraz silniejsze, występowały coraz częściej, a do tego trwały coraz dłużej. Co więcej, badacze zauważyli, że u niektórych pacjentów leki przeciwbólowe były nieskuteczne w łagodzeniu bólu głowy. U pojedynczych uczestników badania odnotowano też bóle głowy przypominające uderzenie pioruna. Mowa tu o bardzo silnym, obustronnym ból głowy, który swoje maksimum osiągnął w ciągu minuty i trwał godzinę. Ogólnie mogę powiedzieć, że spośród 81 pacjentów z bólem głowy, 46 miało napięciowy ból głowy, 33 migrenowy ból głowy zaś dwóch piorunujący ból głowy. Przy okazji muszę dodać, że u części pacjentów pojawił się ból głowy o takiej charakterystyce, którego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Dotychczas naukowcy w pełni nie wyjaśnili, jak to się dzieje, że przed udarem mózgu dochodzi do pojawienia się wspomnianego bólu głowy. Niemniej sugerują oni, że za ten stan rzeczy może odpowiadać zatorowość, a mianowicie zator powstający w obrębie naczyń krwionośnych skutkuje uwalnianiem się cząsteczek prozapalnych, które powodują rozszerzenie tętnic mózgowych. To z kolei podrażnia zakończenia nerwowe, czego efektem jest właśnie uczucie bólu. Myślę, że większość z nas ma oczywiście świadomość, że ból głowy to bardzo niecharakterystyczny objaw, na pojawienie się którego wpływ ma wiele różnych czynników. Niemniej, jeśli zdarzy się, że doświadczą Państwo bardzo silnego bólu głowy lub bólu o takiej charakterystyce, którego dotychczas Państwo nie doznali, a jednocześnie mają powyżej 50 lat, to w mojej ocenie warto jak najszybciej skonsultować te kwestie z lekarzem wspomniany objaw powinien skłonić go do natychmiastowego wykonania badań naczyniowych o których powiem w dalszej części tego materiału tu wtorące, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu czyli porannym dzienniku zdrowia dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania jeśli chcieliby się państwo na niego zapisać to zapraszam na www.doktorbartek.pl w kontekście oznak, które mogą zwiastować udar mózgu w najbliższym czasie, nie sposób nie wspomnieć też o tak zwanym przemijającym ataku niedokrwiennym, który niekiedy jest potocznie określany mianem mikroudaru. O tym zjawisku mówimy wtedy, gdy przepływ krwi do części mózgu zostaje tymczasowo zablokowany, co prowadzi do krótkotrwałego zaburzenia pracy mózgu. Po krótkim zaś czasie blokada samoczynnie się usuwa. W efekcie objawy przemijającego ataku niedokrwiennego są podobne do objawów udaru, ale to na co należy zwrócić uwagę to to, że objawy te są tymczasowe i zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu kilku minut do 24 godzin bez trwałego uszkodzenia mózgu. W praktyce objawy mikroudaru najczęściej utrzymują się kilkanaście minut. Przyjmuje się, że około 1 czwarta pacjentów z udarem mózgu doświadczyła przemijającego ataku niedokrwiennego przed jego wystąpieniem. I dość niepokojące jest to, że większość osób doświadczających objawów, o których zaraz powiem i które to ustąpiły w krótkim czasie, w ogóle nie zgłasza się do lekarza. A tu należy wiedzieć, że podjęcie się właściwych kroków w wyniku pojawienia się niepokojących oznak może uchronić nas przed udarem mózgu. Mam tu na myśli oczywiście konsultacje z lekarzem, przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych i, jeśli to potrzebne, wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Spotkałem się nawet z informacjami, że aż czterem z pięciu udarów można zapobiec u osób po przebytym przemijającym ataku niedokrwiennym, które od razu podejmą się wspomnianych przeze mnie czynności. Jeśli zaś chodzi o konkretne oznaki, które wskazują na przemijający atak niedokrwienny, to oczywiście są one zależne od obszaru mózgu, który uległ niedokrwieniu. Zazwyczaj mamy jednak do czynienia z zaburzeniami mowy. Dla przykładu osoby doświadczające wspomnianego problemu mają kłopoty z odnalezieniem i doborem właściwych słów. Ponadto u takich osób obserwujemy niekiedy też mówienie z błędami. Mam tu na myśli to, że mowa może być niepłynna, przerywana, wręcz pełkotliwa i może zawierać nieprawidłowo użyte słowa lub być zbudowana z niekompletnych zdań. W cięższych przypadkach może też dojść do całkowitej utraty zdolności do mówienia. Do tego osoby, u których doszło do mikroudaru, miewają problemy w rozumieniu mowy, czyli mają problemy z rozumieniem tego, co mówią inni, nawet jeśli dobrze słyszą dźwięki lub słowa. Ponadto niejednokrotnie doznają trudności z przełykaniem, zgłaszają ogólne osłabienie mięśni, jak również mają trudności z czytaniem i liczeniem. Do innych objawów przemijającego ataku niedokrwiennego, zwiastującego udar mózgu zaliczamy też tak zwane przejściowe jednooczne zaniewidzenie. Mam tu na myśli pojawienie się nagłej utraty ostrości wzroku, zwykle w jednym oku, które trwa najczęściej do pół godziny i któremu nie towarzyszą dolegliwości bólowe. Osoby doświadczające tej dolegliwości niejednokrotnie opisują ją jako wrażenie, że na jedno oko spada zasłona. Ponadto u osób, u których pojawił się przemijający atak niedokrwienny, obserwujemy też zawroty głowy, problemy z koordynacją ruchową i utrzymaniem równowagi, a także podwójne widzenie. Od razu też powiem, że podane przeze mnie objawy mogą występować pojedynczo, jak również może pojawić się kilka z nich jednocześnie. Tak jak wspomniałem, jeśli zaobserwują Państwo u siebie niepokojące oznaki, które mogą świadczyć o przemijającym ataku niedokrwiennym, wówczas należy jak najszybciej udać się do lekarza lub jeszcze lepiej jest zadzwonić po pogotowie. Gdy trafimy już do specjalisty, to rozpoznanie przemijającego ataku niedokrwiennego stawia się na podstawie dokładnego wywiadu z pacjentem i badania neurologicznego. Ponadto lekarz zwykle zleca wykonanie USG tętnic szyjnych, jak również tomografii komputerowej. Do tego zaleca się, aby przy podejrzeniu przemijającego ataku niedokrwiennego wykonać również EKG oraz USG serca. Jeśli zaś chodzi o metody leczenia wspomnianego problemu, to są one oczywiście uzależnione od jego przyczyny. Dla przykładu, jeśli specjalista uzna, że przyczyną przemijającego ataku niedokrwiennego jest migotanie przedsionków, może wprowadzić np. terapię antykoagulantami, czyli lekami rozrzedzającymi krew, aby zapobiec tworzeniu się skrzepliny. W przypadku zaś osób, które nie otrzymują antykoagulantów, wówczas zwykle podaje się kwas acetylosalicylowy, który jest przyjmowany do końca życia. Jeszcze innym rozwiązaniem jest przeprowadzenie operacji wycięcia blaszek miażdżycowych z tętnic szyjnych. Jeśli zaś mamy do czynienia z pacjentami zmagającymi się z nadciśnieniem tętniczym, wówczas wprowadza się szereg praktyk mających na celu uregulowanie ciśnienia krwi. Tak jak już wspomniałem, sam przemijający atak niedokrwienny nie prowadzi do trwałych uszkodzeń i nie skutkuje pojawieniem się trwałych objawów neurologicznych, przez co też nie jest bezpośrednią przyczyną zgonu. Nie oznacza to jednak, że problem ten powinniśmy zbagatelizować, ponieważ zwiastuje on pełen udar mózgu, który może nadejść w ciągu kilku najbliższych dni. Od razu też powiem, że zwykle jest tak, że im dłużej trwa taki mikroudar, tym ryzyko udaru jest wyższe. Skoro już wiedzą Państwo, jakie sygnały wysyła nasze ciało przed pojawieniem się udaru mózgu, to chciałbym jeszcze krótko wyjaśnić, kto szczególnie może być zagrożony pojawieniem się zarówno przemijającego ataku niedokrwiennego, jak również samego udaru mózgu. Czyli mowa o osobach, które dobrze aby szczególnie były wyczulone, jeśli chodzi o wystąpienie omówionych dzisiaj symptomów. Jak wykazali badacze w jednej z prac naukowych, najważniejszym czynnikiem ryzyka zarówno przemijającego ataku niedokrwiennego, jak również udar mózgu, na który mamy realny wpływ jest nadciśnienie tętnicze. Wynika to przede wszystkim z tego, że długotrwale podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do uszkodzenia delikatnej wyściółki naczyń krwionośnych nazywanej śródbłonkiem, co sprzyja tworzeniu się zakrzepów. Poza tym nadciśnienie tętnicze przyspiesza odkładanie się blaszek miażdżycowych w ścianach tętnic, co w dalszej perspektywie prowadzi do ich zwężenia lub całkowitego zablokowania. A tak jak powiedziałem, niedrożne tętnice ograniczają przepływ krwi do mózgu, co jest bezpośrednią przyczyną omywanych dziś problemów. Jeśli chodzi o konkretne liczby, to np. osoby ze skurczowym ciśnieniem krwi w wysokości 140 mm mają aż o 58% wyższe ryzyko udaru mózgu w porównaniu do osób, których ciśnienie skurczowe wynosi poniżej 130 jednostek. W przypadku zaś osób z ciśnieniem skurczowym na poziomie 160 jednostek wspomniane ryzyko jest bagatela dwójpółkrotnie wyższe. Na pojawienie się przemijającego ataku niedokrwiennego i daru mózgu istotny wpływ ma również stan naszego serca. Należy wiedzieć, że szczególnie zagrożone są tu osoby, u których stwierdzono migotanie przedsionków. Jest to związane z tym, że w przypadku migotania przedsionków serce nie kurczy się skutecznie, co prowadzi do wolniejszego przepływu krwi i zwiększa ryzyko tworzenia się skrzepów krwi. Te skrzepy mogą następnie oderwać się i przemieścić do mózgu, gdzie mogą zablokować dopływ krwi do jego pewnych obszarów, powodując wspomniane problemy. Według literatury fachowej, ryzyko ich pojawienia się jest wyższe o 45% w porównaniu do osób, u których nie stwierdzono migotania przedsionków. Wśród głównych przyczyn rozwoju przemijającego ataku niedokrwiennego oraz udaru mózgu należy zaliczyć też cukrzycę, co zostało potwierdzone w wielu pracach naukowych. Należy bowiem wiedzieć, że utrzymujący się przez dłuższy czas wysoki poziom glukozy we krwi prowadzi do uszkodzenia ściany naczyń krwionośnych, a to, jak już wspomniałem w kontekście nadciśnienia, zwiększa ryzyko tworzenia się blaszek miażdżycowych oraz zakrzepów krwi, które ograniczają przepływ krwi do mózgu. Poza tym, zdaniem badaczy, cukrzyca przyczynia się do stanu znanego jako hiperkoagulacja, czyli zwiększonej skłonności krwi do tworzenia się zakrzepów. W uproszczeniu powiem, że wysoki poziom cukru we krwi wpływa na czynniki krzepnięcia krwi, zwiększając ryzyko powstania właśnie zakrzepów. Poza wspomnianymi chorobami, do czynników sprzyjających pojawieniu się przemijającego ataku niedokrwiennego i udaru mózgu trzeba zaliczyć też nadmierną masę ciała. Obszerne opracowanie naukowe z 2016 roku pokazało, że osoby z nadwagą mają średnio o 36% wyższe ryzyko wystąpienia udaru mózgu, z kolei w przypadku osób otyłych ryzyko to jest wyższe aż o 81%. Bez zagłębiania się w szczegóły, powiem też, że w grupie ryzyka znajdują się również osoby palące tytoń, nadużywające alkoholu oraz prowadzące siedzący tryb życia. Poza tym omówionych problemów częściej doświadczają mężczyźni niż kobiety, jak również osoby w wieku powyżej 55 roku życia. Jak zatem mieli okazję się Państwo przekonać, rozpoznanie wczesnych oznak zwiastujących możliwy udar mózgu może uratować życie lub znacząco zminimalizować długoterminowe skutki tego poważnego stanu. Z tego też względu chciałbym wystosować mały apel. Jeśli ktoś z Państwa lub w Państwa otoczeniu doświadczy któregokolwiek z objawów, o których dziś wspomniałem, to nawet jeśli trwał on krótko i szybko samoistnie ustąpił, to proszę tego nie bagatelizować i jak najszybciej zgłosić się do specjalisty. Natychmiastowe działanie naprawdę może zadecydować o naszym przyszłym życiu i zdrowiu. Jako zaś uzupełnienie dzisiejszego filmu zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze programu, w którym opowiadam o produktach, które mogą zminimalizować ryzyko pojawienia się zarówno mikroudaru, jak i pełnego udaru w przyszłości. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.